No dobra, to myślę, że możemy zaczynać. Myślę, że jacyś ludzie się już zebrali. Tak, no jak sama nazwa wskazuje, zamierzam dzisiaj opowiedzieć o solarpunku, czyli o pewnym względnie nowym podgatunku science fiction slash w ogóle fantastyki ekologicznej slash climate fiction. Tak, jeśli miałbym wskazać jedną frazę, która pojawia się w mediach i która zawiera słowo ekolodzy, to będzie to fraza ekolodzy nie chcą. Ekolodzy nie chcą bardzo różnych rzeczy. Natomiast trochę rzadziej pojawia się pytanie, no dobra, ale czego ekolodzy chcą? Znaczy wiadomo, że chcą cywilizacji opartej na niskoemisyjnych źródłach energii, chcą, żeby ekosystemy przetrwały, ale jak to zrobić konkretnie? No i podobnie trochę wygląda sprawa z fantastyką, która jakoś tam porusza wątki ekologiczne. To w dużej mierze są albo dystopie, albo w ogóle apokalipsa i postapokalipsa. To oczywiście ma pewien sens w sytuacji, w której się znajdujemy i w sytuacji związanej ze zmianami klimatu, w jakiej teraz jesteśmy. Natomiast jeszcze jakby ma to też sens o tyle, że jakby skutków zmian klimatu nie jest sobie tak łatwo wyobrazić. W sensie to, w jaki sposób te skutki będą oddziaływały, nie wiem, z polityką, ze zmianami społecznymi, z technologią i tak dalej, to nie jest łatwe do wyobrażenia sobie i myślę, że fantastyka może tu akurat dużo pomóc, więc to dobrze, że takie książki powstają. Natomiast w momencie, kiedy już wiemy, że znajdujemy się w miejscu, z którego jak najszybciej chcielibyśmy uciec, to pytanie właśnie jak i którędy. No i pytanie, czy fantastyka może nam w tym jakoś pomóc? Mieliśmy już w fantastyce cyberpunk i całe mnóstwo innych punków. Nie wiem, steampunk, stonepunk, sandalpunk i tak dalej. Więc może czas na solarpunk. W przeciwieństwie do cyberpunka, który powstał jakby w związku z konkretnym utworem literackim, z osadzonym romanserem, solarpunk został zapostulowany. W sensie parę osób stwierdziło, że fajnie by było, gdyby ktoś coś takiego napisał. I tutaj właśnie opisujemy, co by było, jak to coś ma wyglądać. Z tego, co się orientuję, pierwsze miejsce, gdzie znalazło się w ogóle pojęcie solarpunk, to jest blog Republic of the Bees, gdzie właśnie osoba, która pisała tego bloga, zainspirowała się trochę takimi pomysłami na to, żeby statki transportowe na powrót zaczęły używać żagli, żeby zmniejszyć swoje emisje CO2. No i wyobraziła sobie ta osoba taki gatunek literacki, który właśnie byłby trochę przemieszaniem high-techu i low-techu, trochę przemieszaniem steampunka i cyberpunka, ponieważ jakby z jednej strony właśnie wiatraki, żagle, czyli trochę bardziej steampunk, a z drugiej rozwinięta technologia jak w cyberpunku. Wprost nawet padło zdanie, że ta osoba ma nadzieję, że kiedyś będzie żyć w cyberpunkowym świecie, czyli cyberpunk byłby wyobrażeniem sobie świata, w którym sami chcielibyśmy żyć. Jest tam też komponent polityczny, bo też właśnie zostało stwierdzone, no, to nie by, że jakby skonstruowanie takiego świata będzie wymagało pewnych, czy spotka się z pewnymi trudnościami politycznymi, no chociażby dlatego, że korporacje paliwowe tak łatwo władzy nie oddadzą. Potem ta wizja była trochę bardziej doprecyzowana przez kilka manifestów. Ja wiem o trzech, ale być może było ich więcej. Tutaj się skupię na jednym autorstwa niejakiego Adama Flynna, który został opublikowany na blogu projektu Hieroglif, o którym kiedyś jeszcze wspomnę w tej prezentacji. Został przetłumaczony na polski przez niejakiego Pawła Angei, który też się pewnie pojawi jeszcze w tej prezentacji, bo jest takim, powiedzmy, być może pierwszym promotorem solarpunka w Polsce. I Adam Flynn no trochę doprecyzowuje tę wizję. Między innymi mówi się o tym, że solarpunk jest takim optymistycznym gatunkiem science fiction, no ale to jest taki dość specyficzny optymizm. Tutaj Adam Flynn mówi wprost, jesteśmy solarpunkami, ponieważ jedyne inne opcje to wyparcie albo rozpacz. Czyli to jest optymist, który ma świadomość tego, w sensie ma świadomość problemów i ma świadomość, że to nie będzie takie łatwe, tylko po prostu nie mamy innego wyjścia. Jest to też optymizm jakby taki warunkowy, który jakby będzie lepiej, jeśli zrobimy to, to i to, ale nie po prostu będzie lepiej, tylko właśnie będzie lepiej, jeśli coś się wydarzy. Tutaj też Adam Flynn jakby
zauważa taki komponent punkowo-buntowniczy. W sensie to jest ten przyrostek punk, który jakby w niektórych z tych podgatunków w ogóle nic nie znaczy. W sensie w cyberpunku jakby coś znaczył, ale później w tych późniejszych jakby mutacjach już niekoniecznie. Tutaj w cyberpunku znowu coś znaczy. W sensie to jest znowu gatunek, który jakoś tam opowiada o buncie. Tutaj wprost jest, pada odwołanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa, czy do jakiegoś oddolnego organizowania się, budowy jakiejś alternatywnej infrastruktury. Czyli jakby jest to bunt trochę inny niż w cyberpunku, natomiast on zdecydowanie tutaj jest. I ponieważ jakby pada tutaj zdanie, że to nieposłuszeństwo ma być kreatywne, to jakby jednym z elementów tego buntu jest właśnie technologia czy infrastruktura. Tutaj to podejście, cyberpunk nie jest tym rodzajem ekologii, który jest jakby antytechnologiczny, więc tutaj spokojnie jakby w literaturze cyberpunkowej można się spotkać nie tylko jakby z odnawialnymi źródłami energii, ale też z biotechnologią, czy inżynierią genetyczną, czy z jakimiś wszelkimi formami automatyzacji pracy, z drukiem 3D, który dość powszechnie występuje, czy nawet są takie wizje, które już zahaczają transhumanizm, gdzie na przykład ludzie są modyfikowani genetycznie, żeby móc przeprowadzać fotosyntezę na skórze. Jakby tutaj w ogóle podejście cyberpunka do technologii jest takie dwojakie, w sensie z jednej strony to są niektóre z tych wizji są takie mocno wychodzące w przyszłość i one są takie trochę szalone, w sensie coś na zasadzie bierzemy te nasze, powiedzmy, ekologiczne rozwiązania, które mamy teraz, bierzemy naszą technologię teraźniejszą, no i wykręcamy ją na różne dziwne sposoby, no tak jak to lubią robić pisarze science fiction, tak, czyli albo zestawiamy dwie różne technologie ze sobą, albo po prostu bierzemy jedną i podnosimy to do entej potęgi, tak jak tutaj pisze Adam Flynn, że wyrobię sobie architekt permakultur, czyli permakultura to jest pewien rodzaj takiego ekologicznego rolnictwa, ale wyobraź sobie, że oni planują nie na powiedzmy skalę jednej farmy, tylko na skalę powiedzmy całych krajów i na 100 lat do przodu, tak? Czy inny z pomysłów tutaj tarasy rolne, które jednocześnie stanowią komputery wodne. Czyli to są takie jakby wizje zupełnie szalone, które jakby starają się przekraczać granice tego, jak teraz myślimy o ekologii. Ale jest jakby drugi komponent, czyli takie wizje bardziej blisko zasięgowe, o czym była mowa tutaj, czyli jakby szukanie sposobów, żeby uczynić życie lepszym już teraz. No i to już będą takie technologie, które praktycznie istnieją teraz albo mogłyby istnieć za kilka lat. I to niekoniecznie jest jakiś wielki high-tech, to niekoniecznie są technologie, które można by tworzyć, które muszą być tworzone w jakichś wielkich laboratoriach czy przez korporacje. To mogą być rzeczy, które są dość proste, tak jak lodówka nie wymagająca prądu, która może jakby poprawić jakość życia w rejonach, które są jakby od prądu odcięte. Ten rodzaj technologii jak najbardziej ma swoje miejsce w cyberpunku. Co więcej, ta technologia jakby powinna być w rękach ludzi. To znaczy to, że jakaś korporacja zrobi coś pozornie zielonego, to jeszcze nie znaczy, że to jest cyberpunk. W sensie to powinna być technologia, którą ludzie mogą swobodnie rozwijać, którą ludzie mogą swobodnie modyfikować, dostosowywać ją do swoich potrzeb, no i przynajmniej mogą ją naprawiać. Więc jakby ruchy związane z prawem do naprawy jak najbardziej się wpisują w cyberpunk. Cyberpunk ma dość spory jakby taki komponent społeczno-polityczny, tak jak już zresztą zdążyłem wspomnieć. To jest jakby literatura mocno nastawiona na społeczeństwo, na społeczności, a nie na pojedyncze osoby. To znaczy raczej nie spotkamy tutaj jakichś takich charyzmatycznych liderów, którym wystarczy po prostu się poddać i wszystko będzie dobrze. Nie znajdziemy tutaj, czy znajdziemy geniuszy, ale nie znajdziemy takich geniuszy, którzy sami są w stanie uratować świat. Zazwyczaj wymaga to jednak współpracy z innymi ludźmi. Tak. Jest to jakby z wątków takich bardziej politycznych, jest to jakby bardzo często literatura antykapitalistyczna. Oczywiście jakby ten poziom polityki tutaj zależy od autora i od opowiadania czy powieści, bo niektórzy jakby skupiają się bardziej na technologii, niektórzy się skupiają bardziej po prostu na postaciach, a niektórzy jakby tutaj te wątki polityczne eksplorują mocniej. No ale
właśnie z reguły są to jakby jakieś takie wizje społeczeństwa jakoś egalitarnego, inkluzywnego, raczej opartego na ideach lewicowych i to raczej z tej części takiej bardziej oddolnej, czy czasami wręcz otwarcie anarchistycznej. Tutaj jakby w ramach tej inkluzywności będziemy mieli bohaterów, którzy często są, nie wiem, niepełnosprawni, którzy są autystyczni, którzy są niebinarni, czy należą do ludności rdzennej, ponieważ dość sporo cyberpunka powstaje jakby w anglojęzycznych regionach, gdzie jakby problem dyskryminacji ludności rdzennej jakby występuje i jakoś ta literatura próbuje się do tego odnosić. Oczywiście to, że cyberpunk się tak mocno skupia na społecznościach, nie oznacza, że jakby chodzi o to, żeby jednostka się roztopiła w kolektywie. Właśnie idea jest taka, że skoro ma być to jakby kreatywny bunt, to jednostka powinna mieć możliwość jakby samorealizacji, szukania siebie i eksplorowania swoich pomysłów. Jeśli chodzi o wartości, które tutaj cyberpunk by promował, o ile w ogóle można tak powiedzieć, to są to raczej wartości związane z właśnie jakoś współżyciem w społeczeństwie, czyli będzie to raczej coś w stylu empatii, przyjaźni, wzajemnej pomocy i tak dalej. No i też jakby buntu, niezgody na świat, ponieważ no, nie wiem, wiary w to, że ten świat jednak można zmienić. Jakby kolejnym ważnym elementem cyberpunka jest estetyka. To znaczy nie chodzi o to, żeby świat był tylko lepszy, tylko on jeszcze musi być piękniejszy. Czyli między innymi ta technologia, którą tworzymy, ona też jakby nie tylko powinna działać, ale powinna też być ładna. W sensie na przykład kwestia jakiegoś ozdabiania paneli słonecznych, czy wręcz witraży, które są panelami słonecznymi. Tu jest projekt takiego witraża. Oczywiście nie wiem, czy technologicznie jest to do zrealizowania w tej chwili, ale jakby takie wizje się w science fiction pojawiają. Jest to też jakby dość sporo z tej estetyki. Ona dość sporo czerpie ze sztuki secesyjnej, która jakby jest oparta na motywach roślinnych, więc to jest jakby naturalnie pasuje. Czy też często z filmów Studia Ghibli, które sobie trochę się ocierają o cyberpunk niektóre. Niektórzy też czerpią właśnie z jakichś powiedzmy nieeuropejskich trendów typu afrofuturyzm czy amazofuturyzm. Te elementy jakby też czasami się w cyberpunku znajdują. No więc może przejdźmy do samej literatury. 4 lata temu we wstępie do jednej z cyberpunkowych antologii padło takie zdanie, że w sumie więcej napisano na temat tego, jak należy pisać cyberpunka, niż samego cyberpunka. To trochę wynika z tego, że właśnie to był gatunek, który został zapostulowany, a nie powstał sam z siebie. No ale to się na szczęście zaczyna zmieniać. Jakby na razie jakby zacznijmy od tego, że się cofnąć trochę w przeszłość i bo cyberpunk jakby nie wziął się znikąd. W sensie to nie jest tak, że ktoś wymyślił sobie ten gatunek, tak wziął i wymyślił, tylko to są motywy, które w jakiejś tam formie się pojawiały w literaturze już wcześniej. I to są utwory, które jakby uznaje się za prekursorów cyberpunka. Tutaj od razu disclaimer, w tej prezentacji się pojawi dużo książek i nie wszystkie z nich czytałem, więc o tych, które czytałem, jestem w stanie opowiadać, natomiast jeśli chcecie, nie wiem, bardziej poeksplorować temat, to możecie zajrzeć też do pozostałych. No więc chciałbym powiedzieć o jednej z nich, czyli o wydziedziczonych Ursuli Le Guin. To jest powieść, która dzieje się gdzieś tam w kosmosie, na 2 planetach, które się nazywają Urras i Anares. Na Urras panują takie ustroje polityczne mniej więcej podobne do tych ziemskich. Natomiast Anares jest taką planetą, na którą w pewnym momencie uciekli anarchiści właśnie z Urras. I udało im się tam stworzyć jakby w pełni funkcjonujące społeczeństwo. Być może, nie wiem, czy można to nazwać utopią, to oczywiście trochę zależy od punktu siedzenia, ale na pewno jest to świat, w którym pewne koncepcje udało się wdrożyć i
nie wiem, typu brak pieniędzy, czy brak oficjalnej hierarchii. No tam z nieoficjalną niestety bywa różnie, ale przynajmniej oficjalnej hierarchii nie ma. Właśnie trudno powiedzieć, czy można to nazwać utopią, bo jakby trudno mówić, że jest to świat idealny, między innymi dlatego, że ta planeta jest bardzo niegościnna i zdarzają się tam rzeczy typu głód czy susza, więc trudno powiedzieć, że żyje się tam jakoś świetnie. Natomiast jakby samo to, że ta planeta jest tak niegościnna, jakby sprawiło, że nie wiem, taki system oparty właśnie na wzajemnej pomocy, czy na właśnie oszczędzaniu zasobów i jakiejś... Właśnie te kwestie ekologiczne tutaj są na w ogóle trzecim planie, ale jakby widać, że to jest społeczeństwo, które jakoś tam oszczędza zasoby i które jakoś tam stara się żyć w zgodzie z naturą, bo po prostu inaczej się nie da w tych warunkach. No nie jest to jakby ideał, ponieważ też jakby ten system ma pewne problemy. Na przykład główny bohater, który jest dość odmienny od reszty i ostatecznie będzie genialnym fizykiem potem w dalszej części książki, no ma trochę problemów z odnalezieniem się w tym świecie, ale mimo wszystko jednak się jakoś odnajduje. Są też właśnie problemy związane z tym, że tworzą się jakieś takie nieformalne hierarchie, na przykład kiedy główny bohater tam studiuje na uczelni, to jego promotor przywłaszcza sobie część jego wyników, czyli generalnie utopia utopią, a na uczelniach jest jak co dzień. Ale moim zdaniem jest to w ogóle bardzo ciekawy eksperyment myślowy, który jakby Le Guin bardzo mocno wchodzi w mentalność ludzi, którzy tworzą właśnie to anarchistyczne społeczeństwo. Bardzo dobrze kreuje kulturę, która jest oparta właśnie na takich wartościach, czy nawet w język, bo tam jest jakby język też jest, jakby to społeczeństwo posiada pewien język, który jest dostosowany do ich ideałów, więc mam wrażenie, że jeśli chodzi i o tworzenie utopii, i jeśli chodzi o wchodzenie w mentalność ludzi, którzy mogliby w jakiejś para-utopii żyć, to Le Guin jest tutaj, mam wrażenie, że Solarpunk, który został napisany później, rzadko jest w stanie doskoczyć do tego poziomu, jeśli w ogóle. Więc Le Guin jest dobrym miejscem, żeby zacząć. Natomiast jeśli chodzi o jakby właściwy solarpunk, jakby istniejący, no w sensie taki, który już został napisany jako solarpunk, a nie został tak nazwany po fakcie, to są głównie opowiadania jednak. Antologii opowiadań ukazało się w tej chwili już całkiem sporo. Zaczęli w ogóle Brazylijczycy w 2012, to jest ta antologia Solarpunk, która została potem przetłumaczona na angielski. Czytałem ją, ona jest jeszcze, w sensie tutaj jeszcze nie ma tego całego optymizmu. W sensie są takie dwie stricte optymistyczne wizje. Jedna to jest jakaś alternatywna historia po prostu, w której bodajże w latach 40. już mamy rząd światowy, w którym gdzieś tam w jakiejś tam instytucji zasiada Róża Luksemburg, w którym Werner Heisenberg konstruuje reaktory fuzyjne i jakby fabuła się toczy wokół tego, że terroryści, wśród nich niejaki Adolf H., próbują wysadzić ten reaktor, ale im się nie udaje, bo tam między innymi Orwell jako dziennikarz tam znalazł się w tym obiekcie i udało mu się ich powstrzymać. Druga wizja to jest właśnie taka transhumanistyczna wizja, gdzie ludzie są w stanie właśnie prowadzić fotosyntezę, czy w ogóle czerpać energię ze słońca bezpośrednio. A inne, niektóre są wręcz jakby stricte dystopijne, na przykład zwracając uwagę na to, że złe korporacje nie przestają być złymi korporacjami tylko dlatego, że wymieniły po prostu ropę na energię odnawialną. Jakby dalej pozostaje problem złych korporacji. Z takich już bardziej rzeczy, które się bardziej wpisują w tą definicję solarpunka, o której mówiłem, to na przykład są takie dwie antologie Glass and Gardens, to jest Solarpunk Summers i Solarpunk Winters, z czego moim zdaniem ta zimowa jest ciekawsza, bo powstała później i po prostu mam wrażenie, że autorzy mieli jakby lepsze pomysły w związku z tym.
Natomiast tu jest już jakby pełne bogactwo różnych wizji. Mamy tutaj zarówno po prostu post-apo, takie dość kameralne, gdzie po prostu ludzie starają się odbudować cywilizację. Nie wiem, są jakieś żywe miasta w ogóle i takie właśnie wycieczki w przyszłość. Jest taka wizja, jest opowiadanie o jakiejś wyprawie samodzielnie zbudowanym sterowcem na Svalbard po prostu ziarna tam do tego słynnego banku nasion na Svalbardzie. Jest opowiadanie, które się dzieje trochę w sensie sytuacji, w której przy pierwszych niepokojach społecznych związanych ze zmianami klimatu milionerzy i miliarderzy pochowali się do bunkrów, po czym się zamknęli i tam poumierali i teraz jakby te bunkry odkrywają archeolodzy, którzy jakby starają się odkryć, co tam się działo, tylko nie ma co zrobić z ciałami, więc rzuca się krokodylom, które się hoduje na mięso. Więc to wizje są różne. Natomiast mam wrażenie, że oczywiście to silnie zależy od opowiadania. Są tam naprawdę bardzo dobre teksty, moim zdaniem. Natomiast niektóre mam wrażenie, że trochę przynudzają i to jest trochę problem związany z tworzeniem takich bardzo pozytywnych wizji, że można odpłynąć w takie rejony bardziej cukierkowe, w których jakby trochę trudno jest wymyślić interesującą fabułę. Natomiast to nie jest tak, że się nie da, bo Le Guin pokazała, że się da. Natomiast jest to trudne. Więc może być może jakby lepszym miejscem, żeby zacząć, jest antologia Ecopunk, która bodajże została wydana w Australii. Tam jest właśnie parę takich tekstów stricte cyberpunkowych, takich właśnie bardziej optymistycznych, ale są też takie jakby, gdzie ci źli wygrywają, gdzie korporacje są złymi korporacjami i tak dalej. I mam wrażenie, że jednak, jakby to powiedzieć, dobrych pomysłów jest tyle samo, co w Glasson Gardens, ale mam wrażenie, że że ilość dobrych pomysłów na metr kwadratowy strony jest trochę większa, czyli w sensie jakby mam wrażenie, że to wszystko jest jakby bardziej skoncentrowane. Myślę, że jakby warto zacząć właśnie od tej strony, jeśli ktoś chciałby. Antologii oczywiście cyberpunkowych jest więcej. Niektóre z nich są jakby takie stricte tematyczne w ogóle. W sensie jest antologia o smokach, jest antologia, która skupia się na bohaterach niepełnosprawnych. Jest to akurat to akurat i nie włączyłem, ale jest antologia Baketopia, która bodajże ma pod tytuł Bike Feminist Anthology. Coś tam z rowerami i feminizmem, więc generalnie można być bardzo. Niektóre z nich są jakby bardzo wyspecjalizowane, niektóre nie. Tutaj niestety żadnej z nich nie jestem w stanie polecić, bo akurat z tego slajdu żadnej z nich nie czytałem, ale myślę, że z ciekawości warto zajrzeć. Jest też taki, chciałem tutaj wspomnieć też o dwóch projektach, które w pewien sposób łączą ze sobą naukowców i pisarzy. To jest z jednej strony projekt Hieroglyph, który został założony przez Neela Stephensona. Swoją drogą na tym projekcie wczoraj Peter Watts mocno wieszał psy, ale moim zdaniem nie do końca zasłużenie. Idea jakby jest taka, że Stephenson w pewnym momencie stwierdził, że nie mamy, że pozornie mamy silny postęp technologiczny, ale tak naprawdę nie mieliśmy żadnej takiej stricte przełomowej innowacji w ciągu ostatnich wielu lat. W związku z czym, i on to łączy z tym, że pisarze science fiction nie mają takich, nie wiem, wielkich wizji, typu, nie wiem, no, chociażby cyberprzestrzeń kiedyś, które mogłyby inspirować naukowców do tego, żeby nie wiem, stworzyć coś takiego. No i postanowił zrobić we współpracy z bodajże właśnie Uniwersytetem Stanowym w Arizonie, postanowił zrobić antologię, w której właśnie pisarze staraliby się takie wizje wymyślić. Niekoniecznie jest to cyberpunk, niekoniecznie jest to w ogóle związane z ekologią, niekoniecznie są to w ogóle wizje pochodzące z tego obszaru politycznego. Na przykład jest tam opowiadanie, w którym pierwsza
podróż międzyplanetarna odbywa się dlatego, że pewien miliarder chciał uciec przed podatkami. Przepraszam, pierwsza podróż międzygwiezdna, bo międzyplanetarny był wcześniej. Natomiast niekoniecznie jest to ten rodzaj ideologii, co w Cyberpunku. Natomiast parę takich wizji, które pod Cyberpunka można by pociągnąć, tam się znajdują. Jest też coś, co się nazywa Center of Science and Imagination na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. To jest taka też inicjatywa, która jest trochę powiązana właśnie z projektem Hieroglyph, która jakby stara się używać science fiction do tego, żeby wyłapać jakieś zagrożenia związane z, nie wiem, ze zmianami klimatu, związane z nowymi technologiami oraz może jakieś sposoby na to, żeby coś z tymi zagrożeniami zrobić. Oni wydali całkiem sporo antologii, opowiadań, część z nich jest w ogóle darmowa, więc polecam zajrzeć. Przynajmniej dwie z nich są takie stricte cyberpunkowe, to jest The Weight of Light i Cities of Light. Czytałem The Weight of Light, to jest w ogóle ciekawy projekt o tyle, że to jest efekt, oni to nazywali narracyjnym hackathonem, gdzie były cztery grupy złożone z pisarza, inżyniera, grafika i kogoś tam jeszcze. I powstały z tego cztery opowiadania, które starają się jakby systematycznie zmapować różne scenariusze rozwoju energetyki słonecznej, jakby problemy z tym związane i jakby szanse z tym związane. Mam wrażenie, że jest w tym jakby, że wartość literacka jest w tym trochę drugorzędna, że głównie chodzi o właśnie naukę i inżynierię, natomiast jakby wciąż uważam, że jest to ciekawy projekt. I zachęcam, ponieważ to są tylko cztery teksty, plus jeszcze eseje, jakby takie non-fiction związane z każdym z każdą z tych wizji. Okej, ale jeśli mówimy o tworzeniu utopii, czy chociażby lepszego świata, to opowiadania niestety dają nam trochę mało miejsca na to, żeby opisać, jak ten świat tak naprawdę działa, bo no właśnie opowiadania są ograniczone długością i powiedzmy płynnością fabuły, żeby tam po prostu nie wrzucać za dużo infodumpów. To jest być może trochę zaleta, bo jakby łatwiej zacząć, natomiast no jest to też ta wada, że jakby mało można tam opisać. Na szczęście pojawia się coraz więcej powieści solarpunkowych i powiedzmy około solarpunkowych, bo nie wszystkie jakby są uznawane jakby w jasny sposób za solarpunka. Chciałem tutaj z jednej strony się powołać na Walkaway Corey'ego doktorowa, który zresztą był gościem tego konwentu. To jest powieść, która dzieje się w świecie, w którym technologia jest jakby na tyle rozwinięta, że w zasadzie moglibyśmy osiągnąć coś w rodzaju tak zwanej gospodarki post-niedoboru, czyli post-scarcity, w której w zasadzie moglibyśmy zapewnić dobrobyt większości ludzi na świecie. Natomiast to się nie dzieje, ponieważ złe korporacje są złymi korporacjami i jakby sztucznie tworzą niedobór pewnych produktów. Na przykład jakby cała powieść zaczyna się od tego, że hakerzy włamują się do fabryki, dosłownie fizycznie włamują się do pewnej zautomatyzowanej fabryki, która jest jakby w pełni funkcjonalna, ale która nie działa, bo akurat się nie opłaca jej uruchamiać. No i uruchamiają ją i rozdają produkty, czyli to akurat w tym przypadku były meble, rozdają je po prostu za darmo ludziom. Swoją drogą impreza, która jest urządzona przez nich, nazywa się The Communist Party, tak? Putting back party into the Communist Party. Ale jakby to, co się dzieje dalej, opiera się na koncepcji, że w zasadzie przy tak rozwiniętej technologii, jeśli ktoś nie chce żyć w świecie kapitalizmu inwigilacji, to może po prostu wziąć swoją drukarkę 3D pod pachę, wyjechać gdzieś w kanadyjską dzicz i rozpocząć budowanie społeczeństwa od nowa. To, co jest piękne w tej książce, to jest to, że jakby to się nie ogranicza do tego, że po prostu ludzie sobie wyjeżdżają i sobie żyją, nie wiem, robią sobie ekowioskę i po prostu uprawiają ziemię i tyle, i po prostu żyją poza systemem, tylko oni faktycznie popychają cywilizację do przodu, w sensie jakby tych uciekinierów w pewnym momencie robi się na tyle dużo i są oni na tyle jakby wykształceni, że oni zaczynają faktycznie uprawiać naukę, czy jakby popychać technologię do przodu. Jest tam motyw dosłownie taki, że anarchiści w pewnym momencie próbują zbudować akcelerator cząstek. A w ogóle cała fabuła toczy się wokół tego, że
wyścigiem, toczy się wokół wyścigu między właśnie korporacjami a anarchistami slash hakerami, kto pierwszy osiągnie upload świadomości do komputera, tak? Czyli jakby mamy tutaj cywilizację, która jest zbudowana na zupełnie innych zasadach niż ta nasza, ale działa i faktycznie rozwija się. Jakby te wątki ekologiczne też są tam gdzieś w tle, ale one są oczywiście, bo żeby wyjechać gdzieś w dzicz, jakby te nowe osiedla, czyli te walkaways, one jakby są mocno ekologiczne i żyją z energii odnawialnej i tak dalej. Drugą pozycją, o której chciałbym wspomnieć, jest The Ministry for the Future, Kima Stanleya Robinsona. To jest, ja dopiero zacząłem czytać tę książkę, więc nie jestem w stanie wiele powiedzieć o fabule, natomiast ona się zaczyna od wielkiej fali upałów w Indiach, która zabija po prostu miliony ludzi. I w związku z tym później niektóre kraje, w tym właśnie Indie, naciskają na ONZ, żeby stworzyć pewną instytucję, która miałaby jakby koordynować wdrażanie porozumienia paryskiego i jakby polityki klimatycznej na świecie i jakby starać się jakby scentralizować te wysiłki związane z zapobieganiem zmian klimatu. No i z tego, co rozumiem, jakby idea książki jest taka, że to się udaje. Natomiast jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć jak, ponieważ za mało, ponieważ jeszcze nie jestem na tym etapie. Natomiast tu jest też ta sytuacja, kiedy Robinson opisuje jakby optymistyczny scenariusz, ale ten optymistyczny scenariusz wcale nie oznacza, że jest wspaniale, no bo właśnie kilka milionów ludzi ginie na samym początku książki, więc obstawiam, że dalej też nie będzie, też jakby ludzie będą cierpieć. To nie jest tak, że jakby optymistyczny scenariusz oznacza, że wszystko będzie dobrze. Jest jeszcze książka, o której za dużo też nie mogę powiedzieć, która się nazywa A Plan for the World Built, Becky Chambers. Mogę tylko powiedzieć, że Becky Chambers już jest w tej chwili uznaną autorką i na jednej z prelekcji, przynajmniej tutaj na Conline, była polecana, więc myślę, że też warto spróbować. Są też wszelkiej maści ziny i czasopisma związane z cyberpunkiem, niektóre z nich darmowe. Znaczy Cyberpunk Press już nie istnieje w tej chwili, ale opowiadania można poczytać. Optopia jest darmowa, natomiast Cyberpunk Magazine zaczął wychodzić chyba w zeszłym roku, więc to jest całkiem świeża rzecz. Okej, ale wszystko, o czym mówiłem do tej pory, to są rzeczy anglojęzyczne. Bardzo niewiele zostało przetłumaczone na polski, to znaczy wydziedziczeni są przetłumaczeni na polski. Parę opowiadań z niektórych antologii, o których mówiłem, też istnieje po polsku. Natomiast pytanie, czy nie ma czegoś więcej, tak? Bo tak trochę nie wszyscy pewnie są w stanie czytać książki po angielsku. No więc w Polsce tak naprawdę być może Solarpunk zaczął się nie od literatury, czy nie wiem, na pewno nie od literatury, tylko od planszówki. Powstała planszówka Solar City. Grałem w nią, mam trochę zastrzeżenia do niej, w tym sensie, że gramy tam korporacją, która niby jest taka, postanowiła być bardziej ekologiczna, ale w sumie nam sami autorzy zostawiają nam furtkę, że to od nas zależy, czy uważamy, że jest ona faktycznie bardziej ekologiczna, czy to jest jakby totalny greenwashing. I to nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę, więc jakby to jest, jakby poziom cyberpunka w cyberpunku jest dyskusyjny, natomiast jakby estetyka jest tutaj zdecydowanie cyberpunkowa i myślę, że w ogóle jest to cieszę się, że taka planszówka powstała, nawet jeśli mam do niej pewne zastrzeżenia. Jest też, znaczy chciałbym, żeby był komiks Glider Inc. autorstwa wspomnianego już Pawła Ngei. Ten komiks jest w trakcie powstawania, ale nie wiem, czy ostatecznie powstanie, bo tak dość słabo to idzie. A generalnie pomysł ciekawy. Komiks ma opowiadać o hackerspace'ie, który właśnie stara się tworzyć jakieś takie cyberpunkowe technologie. I w ogóle jakby ideą jest promowanie tego hackersko-solarpunkowego podejścia do technologii, więc trzymam kciuki, żeby to się udało. Ten sam Paweł Ngei w zeszłym roku bodajże zorganizował konkurs literacki dla uczniów pewnego liceum w Warszawie, jak dobrze pamiętam.
No i powstało tam parę opowiadań, więc być może jest tak, że pierwszą literaturę cyberpunkową w Polsce stworzyli w ogóle uczniowie. Był też taki konkurs literacki, który się nazywał Projekt Utopia. Nie mam pojęcia, kto to organizował, ale idea była bardzo zgodna z właśnie cyberpunkiem. Powstała antologia, która się nazywa Utopia XXI wieku. Nie jestem o niej w stanie zbyt dużo powiedzieć, bo dowiedziałem się o jej istnieniu jakieś 2 dni temu. Więc nie wiem, czy warto ją przeczytać, ale odnotowuję, że coś takiego istnieje. Jeszcze w antologii Tęczowe i Fantastyczne wydanej przez grupę Alpaka jest opowiadanie Joanny Krystyny Radosz pod tytułem Listopad bez snów, które też się trochę wpisuje w cyberpunka, to znaczy ono się dzieje w świecie, w którym udało się jakoś zatrzymać zmianę klimatu i spory udział w tym miało, jak to jest określane w opowiadaniu, pokolenie Grety, czyli jakby cały ruch klimatyczny i protesty. Jakby nie bardzo wiadomo, jak to się stało, to znaczy opowiadanie jest trochę o czym innym, w sensie ono jest, znaczy ono jakby problemy, które ma bohaterka opowiadania są powiązane właśnie z jakimś tam oporem, z jakimś buntem, czy walką z wykluczeniem, to ma jakby dużo związku z tymi retrospekcjami z czasów, powiedzmy, buntów klimatycznych, natomiast jakby nie ma tam zbyt wiele o tym, jak to się konkretnie wydarzyło, że to się udało. Natomiast myślę, że samo opowiadanie generalnie mi się podobało, więc jakby co to polecam. W ogóle w tej antologii jest też parę tekstów wartych uwagi, zdecydowanie. No dobra, ale cyberpunk jakby nie jest jakby tylko literaturą, ale stara się, czy tylko jakąś estetyką, tylko jakąś sztuką wizualną, ale stara się jakby być czymś, co chce zmienić świat. Jakimś ruchem społecznym, jakąś inicjatywą, która jest w stanie właśnie zmienić świat naprawdę, a nie tylko o tym pisać. Czy to się udaje? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że nie jest to ruch, który jakby ma w tej chwili taką siłę, żeby faktycznie wprowadzić jakieś wielkie zmiany. Natomiast w zeszłym roku w BBC ukazał się artykuł właśnie o cyberpunku i o różnych firmach / inicjatywach, które jakoś tam się cyberpunkiem inspirują albo przynajmniej w jakiś tam sposób go wykorzystują, czy są zbieżne z tymi ideałami. Tu jest oczywiście od razu problem, że okej, cyberpunk jest antykapitalistyczny, więc pytanie, czy firmy, które go wykorzystują, to jakby dalej są zgodne z tymi ideałami. Jakby to można pozostawić do dalszej dyskusji, natomiast niewątpliwie jest to jakoś tam inspirujące dla niektórych osób. Natomiast jeśli chce się być cyberpunkiem i zrobić coś w świecie rzeczywistym, to jakby jest też dużo opcji, które jakby nie zostały wynalezione przez cyberpunka, ale istniały wcześniej i cyberpunk trochę się właśnie na nich wzoruje. Albo po prostu są to zbieżne ideały. No, jeśli chce się jeśli ma się do dyspozycji, nie wiem, kawałek ziemi, to można na przykład pokombinować z permakulturą, czyli z jakby pewnym podejściem do uprawy, które jakoś tam zwraca uwagę na ekologię, z earthshipami, czyli earthship to jest taki rodzaj domu, który jest w zasadzie zbudowany ze śmieci, ale jest też jednocześnie wymaga bardzo małej ilości energii. Można to uznać za przykład cyberpunkowej architektury, chociaż oczywiście pozostaje pytanie, czy tego typu budownictwo ma sens we wszystkich rejonach świata, czy tylko w niektórych, można dyskutować o tym, czy są to sensowne rozwiązania, czy nie, ale generalnie idea jest taka zbieżna z cyberpunkiem. Są też wszelkiej maści oczywiście rzeczy związane z energetyką odnawialną, jakieś tam mikrosieci, czy chociażby w Krakowie istnieje coś takiego jak Krakowska Elektrownia Społeczna, która jest jakby spółdzielnią, w którą jakby każdy może się włączyć, spółdzielnią produkującą właśnie prąd
z fotowoltaiki. Są też wszelkie alternatywne pomysły na organizację ekonomii, tak? Czyli idee związane z tak zwanym postwzrostem, między innymi. To są oczywiście idee, które najlepiej byłoby wprowadzać na poziomie całego kraju, natomiast pewne rzeczy można robić oddolnie. Przykładem są chociażby tak zwane banki czasu, gdzie jakby walutą wymiany jest czas, w sensie ludzie wymieniają się usługami na zasadzie ja przez godzinę będę kopał u ciebie ogródek, a ty przez godzinę będziesz pomagać mojemu dziecku rozwiązywać zadanie domowe. Jest to jakby alternatywne podejście, bo czasem się gospodaruje trochę inaczej niż pieniędzmi. Jest też cały ruch hakerski, który właśnie tutaj Paweł Ngei wspomniany jest hakerem i jakby być może jako pierwszy to zauważył, być może nie, ale zauważa na pewno, że hakerskie podejście do technologii i cyberpunkowe to jest w zasadzie jedno i to samo i też są ze sobą bardzo powiązane. Nie mówię tutaj tylko o hakerach w sensie jakiegoś oprogramowania, ale też po technologii takiej namacalnej, typu na przykład stworzenie licznika Geigera, który jest w stanie być zrobiony metodą zrób to sam, co jest na przykład potrzebne w strefach, na przykład w Iraku, gdzie jest kwestia jakby zubożonego Iranu, przepraszam, zubożonego uranu, jakby mierzenia skażenia w rejonach, gdzie były konflikty. Jest też w ogóle coś takiego, co się nazywa klimaton, jest to hackathon, który jakby stara się szukać rozwiązań na zmiany klimatu. Jest cały ruch Appropriate Technology, który stara się jakby tworzyć technologie, które są oszczędne, są jakoś tam zdecentralizowane, są możliwe, są tanie i możliwe do wprowadzenia jakby przez jakieś tam lokalne społeczności, chociażby w jakichś, nie wiem, Indiach czy w tego typu rejonach. Na przykład kwestia tej lodówki nieużywającej prądu, tak? To jest ten rodzaj technologii, którą po prostu można wprowadzić w miejscu odciętym od prądu i jest w stanie mocno poprawić życie. Plus oczywiście wszystkie ruchy klimatyczne, aktywizm klimatyczny jest moim zdaniem rzeczą bardzo solarpunkową i tym bardziej solarpunkową, im bardziej kreatywny jest. Ruchy społeczne też związane z demokracją deliberatywną, czyli panele obywatelskie, to też jest na przykład Extinction Rebellion, który mocno to promuje. Czy wszystkie ruchy związane z jakby oddolnością i z organizowaniem się w społeczeństwie. Tak. To jest akurat tutaj jakby rzucamy też migawkę czegoś, co pewien włoski solarpunkowy kolektyw próbował zrealizować. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie w sensie, bo informacje, które miałem, są po włosku, więc jestem w stanie tylko powiedzieć o tym na tyle, na ile Google Translate mi pozwolił. Natomiast chodziło o stworzenie czegoś w rodzaju mapy Mediolanu, na której pojawiałyby się jakieś pomysły na to, jak to miasto mogłoby wyglądać w przyszłości, jak się przystosować do zmian klimatu, jak ono mogłoby być bardziej ekologiczne. Niestety jedyne pozycje na tej mapie to jest właśnie twórczość tego kolektywu, czyli właśnie projekty murali oraz opowiadania, bo oni tworzyli też we współpracy w ogóle z innym kolektywem pisarzy, oni tworzyli opowiadania o tym, jak właśnie Mediolan mógłby wyglądać w przyszłości takiej solarpunkowej. One są właśnie, te dwa opowiadania, o których wiem, one są w tych antologiach właśnie Glass and Gardens, Solarpunk Winters i Solarpunk Summers. Więc to jest jakby taki moment, kiedy właśnie sztuka, literatura i prawdziwe życie jakoś miałyby się przeniknąć, aczkolwiek mam wrażenie, że ten projekt trochę że jakby niewiele z tego wyszło, ale pomysł przynajmniej był. I tak patrząc jeszcze na Polskę, to jest parę przykładów jakby takiego solarpunka w prawdziwym życiu w Polsce. Jest taka strona na Facebooku, która się nazywa Solarpunk w Zaroślach, gdzie gość próbuje sobie zrobić jakieś, on to nazywa siedliskiem, które byłoby zasilane, jakieś miejsce zamieszkania, które miałoby być zasilane właśnie z fotowoltaiki, miałoby być jakieś tam mocno ekologiczne. Coś ostatnio miał jakieś problemy, więc nie wiem, czy mu to wyjdzie, ale,
ale na pewno piszę na bieżąco o tym, jak mu tam wychodzi. Też od osoby, która wiem, że interesuje się Cyberpunkiem, dostałem wiadomość o planowanym festiwalu naukowo, festiwalem społeczno-naukowym w Poznaniu, który miałby jakby zetknąć ze sobą aktywistów, naukowców i jakby zwykłych ludzi, jakby razem mieliby poszukiwać rozwiązań na jakby przystosowanie się do kryzysu klimatycznego i jakieś tam lokalne działania właśnie, które miałyby być może ten kryzys powstrzymać. Więc nie wiem, czy to wyjdzie, ale na pewno pomysł jest ciekawy i się mocno wpisuje w ideę Solarpunka. Jeszcze polecam w magazynie Pismo z zeszłym roku w wydaniu specjalnym jest taki artykuł Filipa Springera pod tytułem Depeches Anares, który z jednej strony opowiada o wydziedziczonych Leguin, a z drugiej szuka ludzi w Polsce, którzy jakoś starają się, przynajmniej jego zdaniem, tworzyć świat taki, jak Leguin to opisuje. To jest z jednej strony Marcin Gerwin, który promuje panele obywatelskie, to jest, była chyba Paulina Gramasz, która zajmie się jakby związkami ekologii i rolnictwa i parę innych osób, więc generalnie też polecam artykuł. By the way, w tym samym numerze jest wywiad z Wattsem, więc w ogóle numer dotyczy science fiction, więc jest trochę ciekawych rzeczy. Dobra, na tym myślę, żebym zakończył. Jak chcecie więcej, to na przykład niejaka Asia Kaniewska też kiedyś prowadziła prelekcję o Cyberpunku. Ona jest dostępna na jej blogu. Prowadziła też raz na ten temat audycję radiową. Szkoda, że miała być jeszcze podczas tego konwentu jeszcze jedna prelekcja o Cyberpunku i szkoda, że się nie wydarzy. Naprawdę chętnie bym posłuchał, więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się uda. I dziękuję za uwagę i jeśli jakieś pytania są, to chętnie odpowiem. I wrzucę tą prezentację na kanał po prelekcjach, więc jakby co to możecie sobie ją przejrzeć.